Wynalazek wynalazkowi nierówny. Jeden się obija i tylko telefon wynajdzie albo lokomotywę, ale są tacy wynalazcy, i to w Polsce, którzy nie idą na łatwiznę, sprawy traktują poważnie i wynajdują rzeczy pożyteczne. Prezes polskiej miedzi Witold Błądek wraz z kolegami kilkanaście lat temu wynaleźli, cytuję, sposób wybierania grubych złóż miedzi, zwłaszcza zbudowanych ze skał silnie skłonnych do tąpań naprężeniowych. Ówczesny prezes miedzi, ciemnota jakaś, nie łyknął wynalazku, uznając, że wynika on w sposób oczywisty z istniejącego stanu techniki, jest znany i już znalazł zastosowanie w kopalniach KGHM. Się wysilił. To żadne tłumaczenie, że już coś takiego istnieje. Może i istniało, ale nie zostało formalnie wynalezione. Dopiero dokonał wynalezienia zespół Błądka. Mimo niepochlebnych recenzji wynalazcy opatentowali swe dzieło i kiedy tylko pan Błądek został prezesem miedzi, wynalazek natychmiast wdrożono w kopalni w Rudnej, gdzie szefem był współwynalazca, i przez 5 lat w ramach wynagrodzenia Einsteiny z polskiej miedzi zainkasowały słusznie im się należące 9 milionów złotych, no bo sami wynaleźli, sami opatentowali, sami od siebie kupili, sami na tym zarobili. To jest dopiero wynalazek. A na stołach kreślarskich zespołu Błądka dojrzewa już wynalazek urządzenia zdolnego poruszyć ziemię. Jest to urządzenie do spulchniania gleby metodą naprężeń ręcznych, popularny szpadel. Oraz drugi pokrewny wynalazek motyka, bardzo poręczne narzędzie, jest na słońce, wzrusza ziemię, polskie ją wydało plemię. Możemy być dumni z zespołu Błądka z polskiej miedzi. Polska mieć dobrą kadrę kierowniczą.